W przednim odcinku Project Zomboid. Siemanko, z jestem Raszek, witam w kolejnym odcinku z gry Project Zomboid, dzień 178. Jesteśmy dalej w mieście, oczywiście rozbud, eksplorujemy, szukamy zapasów i tak dalej. Problem jest jedynie taki, że niestety dużo tutaj rzeczy nie ma. Dzisiejszy cel jest taki, że skończyliśmy mniej więcej tą lewą stronę. Zostały trzy tam budynki na górze, które nie zostały przeszukane, ale tym się zajmiemy, jak będziemy wyjeżdżać. Dzisiaj jest cel taki, że pojedziemy z Cortesową, wrócimy do tej szkoły bodajże i spróbujemy znaleźć bardziej to, co tam jest ukrytego. Słyszę zombiaka na dole, pieprza, znowu jest chyba w remizie, siedzi na dole. Tak czy siak, zrobimy tą szkołę, spróbujemy tam znaleźć, co tam zostało. No i będziemy starać się te domki przeszukać. Dużo już z tego miasta nie zostało, bardziej miasteczka. No i zobaczymy, jak tam będzie. Nie jedliśmy w ogóle wczoraj nic, więc jest trochę problem. Idźmy zobaczyć, bo ten zombie gdzieś tu jest. Włączujmy sobie latarkę oczywiście. Baterijka wymieniona została. I śnieg pada z tego, co widzę. Opady śniegu. Słyszycie? No. Na zewnątrz musi zębek wpieprzać. Jest. Kuźwa mać. Tych zombiaków jest tak dużo, to na te 4 mizie jest niebezpiecznie. To wyeliminujmy na razie tego zombiaka tutaj, żeby on nam tu nie walił. Dobra, idźmy coś zjeść. Jeszcze mamy tutaj sporo rzeczy akurat z supermarketu, więc jest spoko. Zgarniemy sobie, zjemy coś i ruszajmy na szkołę. Minus 5, znaczy śnieg będzie się utrzymywał. Słyszę jakieś dziwne dźwięki, jakby coś koło mnie chodziło jeszcze, ale nie jestem pewien, co to jest. Dobra, puszkę kukurydzy zjemy po prostu szybko. Powinniśmy zjeść coś takiego, które się psuje, ale w sumie nic takiego nie mamy. Się psuje już, więc po prostu zjedzmy to. Wyrzućmy od razu. I powinno syknąć. No i elegancko, wody już dużo nie ma. Ale wiemy, gdzie jest zapas wody jeszcze, więc nie powinien być problem. Jedźmy do tej szkoły, bo mamy 6 godzinę. Fajnie tak do 18, jakbyśmy się wyrobili i tutaj wrócili. Sporo zombiaków mamy oczywiście tutaj na centrum znowu. No ale nic dziwnego, bo tam dużo nie Dobra, wybijaliśmy troszeczkę, ale większość ona przeżyła tak zombiaków. Jedziemy na tą szkołę, nie zatrzymujmy się na razie tutaj, bo tu jest ciężko się wybronić, jak nas... O kurne, trochę tych zombiaków jest. One cały czas przychodzą do tego miasta, naprawdę. Mi się wydaje, że są wszystkie zombiaki, które mogły nawet z Mal przyjść. Niekoniecznie z Mal, ale... Na południu nie powinno być tak dużo tych zombiaków, o dziwo jest. Dobra, jesteśmy koło tej szkoły. No mam nadzieję, że znajdziemy dzisiaj coś, bo wtedy mieliśmy mało czasu. Nie było kiedy nawet zrobić tego. Jedyne co musimy zrobić na początku, to wybić te zombiaki. Siekiera ta się psuje, musimy taśmę znaleźć jak najszybciej jakąś. Tam jedną mamy, ale to za mało jest. Mamy trochę amunicji jeszcze, ale też nie możemy używać jej zbyt dużo. Więc starajmy się nie używać amunicji jak nie musimy. No i chyba w środku trzeba będzie ostrożnie, nie? Jesteśmy w szkole. Wiecie co? Tu nie będę wchodził. Kurde, nie chcę, znaczy powinienem wejść. Kawałek materiału nie było warto. Bo może być ukryte właśnie w takich miejscach, albo w szafkach nawet. To jest wszystko rozwalone. Okej. Wybite. Próbujmy ogarnąć obrazie z tyłu jeszcze.
No, szkoła jest totalnie niebezpieczna, nie? Używajmy oczywiście nogi. Starajmy się nie używać broni, jak nie musimy. Manierka teraz z wodą, znowu kolejna. Do tych klas musimy też wejść poniekąd. Tej drzwi nie ma, więc trzeba uważać. Konsola do gier. Konsole chyba nie będą miały tego, nie? Baterii żadnej. Klasa. Dobra, w klasach też są zombiaki. Miejmy nadzieję, że tu będą jakieś tych kostka Rubika, jakieś taśmy czy coś, bo tu w sumie może być. Jakaś taśma, może dzieciaki używały. Tu nic nie mamy oczywiście, nie? Pusto. Totalnie pusto jest, nie ma nic. Tu jest pusto, tu jest pusto. To nie jest to miejsce na pewno. Mapy, dobra, idziemy dalej. Czyli tą część mamy przeszukaną. Tu, co to jest? To jest klasa kolejna. Jest zabarykadowane z tej strony. Więc tu zombiaki nie powinny nam przejść, mamy trochę czasu. No i zobaczmy, co tu więcej znajdziemy. Tu natomiast jest już więcej zombiaków. Bo tu chyba się przedarły ogólnie zombiaki, bo tu jest okno rozwalone, ale poniekąd... Z której strony? One się przedarły. W ogóle innego zombiaka to nie było słychać. Podchodził. No chyba policjant ogólnie był. Któryś. Chyba ten, nie? Ta. Miał pistolet, tak jest, załadowany cały. Bierzemy. Kolejna broń. Się dobijają. W szafkach nic nie mogę znaleźć. Nic nie możemy znaleźć totalnie w tych szafkach. Dobra, spadamy się stąd, bo zombiaki się dobijają. Spadamy stąd. Nie ma co ryzykować. Dobra, tutaj byliśmy kiedyś. To jest jakiś chyba pracowniczy, czy jakaś stołówka, czy coś dla nauczycieli. Chyba. Dobra, jak się wchodzi wyżej? Tu jakieś piętro powinno być chyba jeszcze, nie? Jak mi się wydaje, że jakieś piętro powinno być. Czekajcie. Tu jest stołówka. Bo ja tu nic nie widzę, żeby coś było, bo tu są... Tu jest chyba dyrektor... A, to jest dyrektor. A, to jest ewidentnie dyrektor. Z tej strony nie powinno... O, tu są książki. To jest biblioteka bardziej. Widzisz, czego się obawiam? Zombiaka nie ma. Chyba nie. Stare gały, nic nie widzę. Szukamy tylko jednej rzeczy, wiecie czego? Oczywiście, że nie ma. God damn it! Spadamy stąd. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie może być coś ukrytego. Jakieś rzeczy. Możliwe, że to są zabrane. Nie mamy pewności, czy to dalej to jest. Minęło, pamiętajcie, ponad prawie... No 170 dni jakieś, nie? 175 w sumie dajmy. Więc dużo mogło tu się zmienić. Nie było nas tutaj przez tyle dni, więc ktoś już mógł to zabrać. Mogą być tu rajderzy, mogli być tu rajderzy i to pozabierać, więc prawdopodobieństwo, że to tu jeszcze coś jest, jest już małe, więc ja stawiam, że to zostało zabrane i szkoła jest splądrowana do końca i tu nic nie znajdziemy. Tym bardziej, że śnieg bardzo napadał ogólnie. Minus jeden i pada cały czas. To niedobrze. Więc skupmy się może po prostu na tych domkach i olejmy tą szkołę, bo tracimy tylko czas.
Skupmy się na tych domkach po prostu i sprawdzajmy oczywiście czynki na listy. No jest zimno ogólnie, temperatura jest niska, bardziej jest niższa niż ten jeden stopień na minusie. Tutaj jest domek, który nie jest dość bezpieczny. A tu jest zombiak. Ze względu na to, że tutaj może być jakiś zombie koło domku i musimy go przeszukać na razie. Może klucz ma? Nie ma klucza. To nie jest właściciel. A tu jest rozwalone. Jolo. Otwarte w razie W. Oczywiście nic nie ma w tych szafkach zasranych. Nic, totalnie nic. W szafkach również nic nie ma, żadnego jedzenia. Są jednopiętrowe, jednopiętrowe zajebiście, nie trzeba sprawdzić góry. Nie słyszałem nic, żeby było. Okej, tu nic nie ma. Czyli ten domek ogólnie... O, możemy zaznaczyć. Po lewej mamy kolejny. Może tych zombiaków nie będzie tak dużo w tej okolicy już? O, śnieg topnieje chyba. Masz kluczyk może do domu? Nie masz. Tak w sumie zabarykadowane jest. A to też jest błąd, że tak podchodzimy. A coś jest w środku. Coś jest w środku. Bo stęka. Okej, jest trochę tych zombiaków, idzie. I nie tu, bo z okna może wyleć jakiś zombiak i będziemy odcięci. Z tej strony się dobija z tyłu. Dobra, zobaczymy te domki, może coś znajdziemy. Dobra, ryzykujemy. Leżeć. Jak z siekierką jest? Dobra, ona jeszcze trochę ma, wytrzyma. Uuu, żarcie na stole. Chipsy, super. Weź od razu sobie zjedz. Nice. Nie, nie, białe wino, nie. Dobra, będziemy na pici. No dobra, to za ten Sylwester i Nowy Rok w sumie możemy się napić już. Niech ma chociaż w ten jeden dzień. Wszystko zgniło niestety. Niech ma chociaż, dziewczyna. Puszka grochu, jakieś jedzenie, wow. W końcu, coś dało. O kurde. Trochę tego jest, ryż. Ryż na kilka dni starczy nawet. Ej, to już fajne było. Ja nie wchodzę do tych pokoi. Zbyt duże ryzyko, że coś tam jest. Nie ma co ryzykować. Znaczy tu otworzę tylko. Malutkie pomieszczenie. No dobra, no to tutaj nic nie ma w takim razie. Tu możemy odznaczyć kolejny dom. Trochę tych domów mamy. Mówię, kilka dni to spędzimy. Idziemy w tą stronę. Dzisiaj tą stronę sprawdzimy. Tą stronę sprawdzimy i... No, i jakoś to będzie. Tylko boję się wychodzić teraz.
Dobra, wyjdziemy tędy i idziemy dalej. Kolejny przystanek. Autobus więzienny to jest? To może być. Ta, State Prison Service. Jak najbardziej. Jesteśmy zmęczeni ogólnie. Carmela jest zmęczona już. Orzesz mordę. Radek zombiaków jest. Może dzisiaj już pora wycofać się? Jest zmęczona, bo śpimy w gównianych godzinach. Ale no, u mnie to oczywiście posługiwanie się siekierkami wychodzi teraz na plus. I nawet gdy zmęczona Carmela jest, daje sobie radę. W pakach oczywiście nic nie ma tych aut. Części silnikowe staraliśmy się pozyskać, ale nie udało się niestety. Bo i tak już te auta były tak rozniszczone, że nic się nie dało zgarnąć z nich. Tak czy siak jesteśmy bardzo zmęczeni, więc dzisiaj chyba trzeba będzie już wrócić pomału na remizę. I po prostu jutro tutaj wrócić. Bo tak jak mówię, szkoda jest po prostu zużywać siekierki, jak ona jest zmęczona. I jedyne co możemy zrobić, to w sumie tylko jeszcze pozyskać jakieś tutaj powykręcać zegarki czy coś. No i chyba wracamy. Niestety ten wóz też jest bardzo uszkodzony. Nie ma co z niego zbierać. Szkoda czasu. Spadajmy stąd. Szkoda energii i czasu na nich. Wracajmy do auta i jutro wracamy i kończymy tą prawą stronę. Szkoda, że tutaj na szkole dużo czasu straciliśmy. Plus, no nie było tych dużo właśnie rzeczy, żeby naprawić siekierkę czy coś. Ale to jak jutro ogarniemy, może do domki coś tam znajdziemy. Jedną taśmę potrzebujemy tylko, to nie jest dużo, ale i tak ciężko znaleźć. Jakoś udało się dojechać oczywiście. Wow, wow, śnieg stopniał całkowicie. Temperatura na 7 stopni, no nie dziwię się, że stopniał, bo jak 7 stopni jest. Kurde, bardzo przyjemną mamy zimę. Naprawdę, sądziłem, że będzie o wiele zimniej. Musimy tego zombiaka wyeliminować, bo on nam nie da spokoju. Bez broni oczywiście. Albo z bronią. Boże, Carmela! Ja rozumiem zmęczenie, ale 5 pocisków i nie żaden nie trafiony. Na jakąś... jednego zombiaka. O mój Boże, ich więcej jest. Nie wierzę. Ona mnie po prostu zadziwia czasami. O mój Boże, te zombiaki! Codziennie ich jest coraz więcej tutaj, nie? Cztery mizie. One przychodzą spoza miasta gdzieś. O shit! Skończyło się ammo? Ostatni magazynek. Ostatni magazynek to był. No niestety, nie możemy walczyć w mele, bo ona jest zbyt zmęczona, żeby to zrobić. Jeśli będę walczył w mele, to tak czy siak zginiemy. Więc musimy użyć broni palnej. O, policjanci, policjanci, mieliście coś? Przemów nic. Czy jakieś zębiaki? Nie. Pewnie zobaczyli, tych pocisków zostało tak finalnie, nie? Weźmy dwa razy tego. Dwa razy tego puszki i płatki. Zębiak może tędy wejść, nie?
Teraz pytanie, czy tu jakiś zombiak przedarł się przed nami, ale chyba nie, tutaj zamknięty jest. Dobra, moi mili, jesteśmy w domu, czy w domu, jesteśmy w, można powiedzieć, w tymczasowej kryjówce. Ogarnęliśmy kilka rzeczy, no niestety szkoła jednak dalej pozostaje tajemnicą, wydaje mi się, że tam nic nie ma. A jak jest, to gdzieś ukryte pod podłogą, za duży jest ten budynek, żeby to przeczekać, tak samo jak z ratuszem. Za dużo są te budynki, nie mamy czasu, nie możemy sobie pozwolić na to, że ja cały dzień będę szukał, sprawdzał co tam gdzie jest, bo zapasy się kurczą, amunicji jest z dnia coraz mniej, bo coraz zombiaków więcej przychodzi, trzeba je zabijać, Karmela czasem nie jest w stanie ich zabić normalnie wręcz, bo jest zmęczona, więc trzeba użyć broni palnej, której tak dużo już nie mamy, bo amunicji zostało już bodajże 20 pestek tylko. Więc wydaje mi się, że skończymy ten obszar tu, no i nie wiadomo, czy nie będziemy uciekać z tego miasta. Na pewno więzienie odpuszczamy już teraz na 100%, nie mam amunicji, żeby nawet szturmować. Do tego miejsca nie będziemy wracać prawdopodobnie nigdy, nie ma sensu. Będziemy skupiać się na północnych terenach, bo tylko tamte tereny zostały niesprawdzone. Tutaj większość jest, no tu są te domki, a w tych domkach nie liczę, żeby coś było. Więc jedyny ratunek jest tylko północ, ale to już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej!